Witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączek. Norbert, mam taki pomysł, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o temacie, które już troszkę zapowiadaliśmy przy okazji naszych wcześniejszych podcastów, wróćmy do kampanii wrześniowej i może zmierzmy się dzisiaj z tematem chyba fundamentalnym, dlaczego tak naprawdę przegraliśmy w tym wrześniu 1939 roku. Ty mówiłeś wielokrotnie o tym, że kampania wrześniowa była największą porażką militarną w historii Polski. Tak, uważam, że klęska z 1939 roku jest jedną z największych w historii naszego oręża, a wydaje się, że jeśli chodzi o naszą państwowość nowożytną, no to jest to chyba największa klęska w naszej historii niestety. Nawet Przebieg wojen szwedzkich nie był tak dramatyczny jak kampania 1939 roku. Czym, Twoim zdaniem, spowodowana była ta porażka? Czy słabością naszej armii? Czy siłą przeciwnika? Czy może po prostu fatalnym dowodzeniem w polu? Wszystkie te elementy, które podałeś, przyczyniły się do naszej klęski, bo i nasza słabość, i nasze złe dowodzenie, i siła przeciwnika. Ale może zacznijmy od tego, że siła zbrojna jest zawsze emanacją możliwości państwa. To znaczy, im państwo jest silniejsze pod względem gospodarczym, przemysłowym, społecznym, finansowym, etc., tym może wystawić potężniejsze siły zbrojne. No ale przecież wystawiliśmy ponad milionową armię. To jest prawda i nieprawda zarazem. Poza tym, milion żołnierzy to zawsze jest mniej niż 3 miliony żołnierzy. Niemcy wystawili wówczas armię mającą ponad 3 miliony żołnierzy. W wojsku jest taka zasada, w zasadach taktyki, że jeżeli przeciwnik uzyskuje nad nadtobą przewagę 3 do 1, to na ogół ci pokona. My musimy przede wszystkim. Zdawać sobie sprawę z tego, że to prawda, że Polska wystawiła milionową armię, ale Polska była krajem bardzo biednym. Nie zdajemy sobie nawet dzisiaj do końca sprawy z tego, jak biednym byliśmy krajem. Byliśmy też krajem o olbrzymich nierównościach społecznych, krajem bardzo zacofanym gospodarczo, krajem rolniczym, krajem biednych rolników. Wciąż jeszcze wiele osób cierpiało na analfabetyzm. Tak naprawdę my nie możemy porównywać się do takich państw jak Niemcy, które jednak były drugą potęgą przemysłową świata, drugą po Stanach Zjednoczonych. Choćby w, na przykład w produkcji stali, które miały olbrzymią bazę przemysłową o kilkusetletniej tradycji. Innymi słowy, jeżeli spojrzymy na mapę, to nam to niewiele powie. Natomiast jeżeli spojrzymy na wskaźniki makroekonomiczne, na możliwości finansowe, na zaplecze politechniczne, no to między Polską a Niemcami była przepaść. Ta przepaść wyrażała się w liczbie samochodów, długości dróg bitych. Dróg żelaznych, hut stali, walcowni, fabryk samolotów, liczby politechnik, wykształconych ludzi, etc., etc., etc. Kiedy porównamy te dwa państwa, no to uświadomimy sobie, że no nie mieliśmy żadnych szans i pojęcie wystawienia milionowej armii było złudzeniem, bo w okresie międzywojennym Niemcy zakładali mieli taki własny przelicznik że z każdego miliona obywateli można wystawić dwie dywizje przeliczeniowe. Czyli nawet sami Niemcy zakładali, że gdyby państwa polskie było państwem silnym pod względem gospodarczym, to moglibyśmy wystawić nawet 70 dywizji przeliczeniowych. Myśmy posiadali 30 dywizji piechoty czasu pokojowego, mobilizowaliśmy do tego jeszcze 9 dywizji piechoty rezerwowych, posiadaliśmy 11 brygad kawalerii i jedną brygadę kawalerii zmotoryzowanej jako 12. Formowano kolejną brygadę pancernomotorową, no i do tego były jeszcze oddziały obrony narodowej, etc., etc. Natomiast teoretycznie byliśmy na papierze jedną z naj, może nie najsilniejszych, ale najliczniejszych armii Europy, tylko problem polegał na tym, że byliśmy między dwoma najpotężniejszymi Państwami Europy, czyli pomiędzy Związkiem Radzieckim i Niemcami. Więc nawet ten fakt, że posiadaliśmy milion żołnierzy, który robiłby na pewno wielkie wrażenie, gdyby przyszło nam walczyć z Czechami, Rumunią czy z Szwecją, to jednak przeciwko Niemcom czy Rosjanom to nie robiło żadnego wrażenia, no bo my mamy 35 milionów mieszkańców, z czego jedna trzecia to są mniejszości narodowe. To też trzeba o tym wyraźnie podkreślić, że na przykład Ukraińcy, których parę milionów zamieszkiwało Wołyń i dawną Galicję, no to byli to ludzie w dużej mierze wrogo ustosunkowani do państwa polskiego. A z nich również mobilizowaliśmy ich. My mamy 35 milionów ludzi i wystawiamy tylko 30-40 dywizji plus jednostki kawalerii. Natomiast Niemcy w roku 1939 wystawiają ponad 100 dywizji. A u nich dywizja to jest tros troszeczkę co innego jak u nas, dlatego, że my mobilizowaliśmy armię, ale nie mieliśmy szczebla pośredniego. Na przykład nie mieliśmy szczebla korpusu. i Mieliśmy bardzo słabe zaplecze logistyczne. Natomiast w armii niemieckiej było tak, że dywizja to był taki grot włóczni, a za grotem potężny drzewiec. To znaczy na każdą dywizję pracowało olbrzymie zaplecze. W takim razie może z my tą naszą wrześniową armię. Jak ona wyglądała? No, czy, czy, za... czy to była nowoczesna armia? Czy to była Co armia za... mogąca się bić z Niemcami? To nie była armia, która mogła się skutecznie... I długotrwale bić z Niemcami, no bo oczywiście ona się biła z Niemcami, natomiast ona nie miała szans na zwycięstwo. Wojsko Polskie nie było w 1939 roku nowoczesną armią, ale nie mogło być nowoczesną armią, bo kraj był biedny. To znów. Brak nowoczesności wojska polskiego wynikał z braku zaawansowania rozwojowego państwa. Gdyby państwo polskie było bardziej rozwinięte pod względem gospodarczym, przemysłowym, to i wojsko polskie byłoby nowocześniejsze. To nawet jeżeli weźmiemy szeregowca niemieckiego i weźmiemy szeregowca polskiego. To okazuje się, że ten szeregowiec niemiecki jest po prostu bardziej sprawny fizycznie. A dlaczego jest bardziej sprawny? Fizyczny, bo jest lepiej odkarmiony. Często było u nas tak, że jak chłopi przychodzili do wojska, to dopiero w wojsku, wojsko ich musiało odkarmić, poprawić ich zdolności fizyczne. Mało tego, często uczyło czytać, pisać, zwalczało analfabetyzm. Tak więc polski żołnierz był nawet słabszy fizycznie, chudszy od przeciętnego Niemca. No to z czego to wynikało? Oczywiście wynikało z biedy. Często było tak, że żołnierze, prostsi szeregowi żołnierze z prowincji pierwszy raz na oczy widzieli samochód w wojsku, pierwszy raz na oczy czołg widzieli w wojsku, często się go bali, trzeba było uczyć niektórych, żeby nie, nie uciekali na widok i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, a może porównajmy w takim razie, żeby było nam łatwiej, dywizję piechoty niemiecką i dywizję piechoty polską. Okej, okay, natomiast powiem Ci, że takie porównanie jest bez sensu, dlatego że dywizja nie działa w próżni. Ale okej, okay, jeżeli porównamy dywizję polską i dywizję niemiecką, no to teoretycznie struktura bardzo podobna. Tu mamy trzy pułki piechoty, tu mamy trzy pułki piechoty, tutaj w każdym pułku piechoty po trzy bataliony, piechoty, tutaj pół kartylerii, tu pół kartylerii i tak dalej. No Schody zaczynają się w szczegółach. Pierwsza zasadnicza sprawa, Niemcy mają przewagę ognia i to pod każdym względem. To znaczy, więcej ręcznej broni maszynowej i o to charakterze uniwersalnym. Już na szczeblu kompanii, na szczeblu batalionu lepsze wsparcie przy użyciu broni maszynowej, granatników, moździerzy, ale to jak będziemy rozpatrywać w kategoriach broni ręcznej, to jeszcze nic tam, niewiele to nam powie. Każdy, kto ma styczność z wojskiem wie, że o sprawności oddziałów pododdziałów decyduje o takie elementy jak sprawne dowodzenie, sprawne rozpoznanie, sprawna łączność, dobra logistyka. I tego w strukturze, jak zobaczysz, tu są trzy bataliony, albo tu są trzy bataliony, to tego tak od razu nie dostrzeżesz. Musisz wejść dokładniej w strukturę, żeby zobaczyć, ile odbiorników radiowych ma niemiecka dywizja, a ile radiostacji ma polska dywizja. Ile kabla do telefonu polowego zabierają ze za sobą Niemcy na pole walki, a ile zabierają Polacy. I jakie jest zaplecze. Jak szybko my możemy wystrzelać całą jednostkę ognia, którą mamy przy sobie, a ile zajmie to Niemcom. I jak wygląda koordynacja piechoty z artylerią. Jak wygląda struktura dowodzenia dywizji. Jak wygląda zaplecze logistyczne na poziomie dywizji. Jaki batalion rozpoznawczy mają Niemcy, a co mamy my? No i jak tak zobaczysz to wszystko, to tu powiesz, no tu powiedzmy 15-17 tysięcy żołnierzy, tu niewiele mniej, no to że niby się można bić, ale prawda jest taka, że można się bić dzień, dwa, trzy, a potem zabraknie ci amunicji, albo jeżeli zacznie się walka manewrowa, to może ci nie starczyć systemu łączności, żeby sprawnie zarządzać wojskiem. Czyli zabraknie działami. kabla. Zabraknie kabla, zabraknie amunicji, bo dywizja nie działa w próżni. Jeżeli nie masz wydolnego systemu zabezpieczenia logistycznego, dowozu amunicji na szczeblu armii, no to po paru dniach wyjdzie, bo dywizja wychodzi w pole i ma jednostki ognia, czyli tyle amunicji, ile zużyje na przykład w ciągu jednego dnia i parę tych jednostek ognia dywizja ciągnie ze sobą. No ale Chcesz powiedzieć, że niemiecka była dużo bardziej sprawną dywizją pod względem operacyjnym. Przede wszystkim była bardziej wytrzymała. W tym sensie, że mogła wyszedzić więcej pocisków, mogła dostarczyć swoim żołnierzom więcej jedzenia, mogła sprawniej ewakuować do szpitali polowych, mogła dostarczać lepszą świadomość sytuacyjną, etc., etc., etc. Oczywiście można powiedzieć, że myśmy mieli w dywizji 27 armatek przeciwko. Pancernych, a Niemcy mieli 75. No, robi wrażenie różnicę, prawda? Można powiedzieć, że Niemcy mieli cztery razy więcej moździerzy niż my, tak? Albo, że mieli cały sprawny Dywizjon Ciężkiej Artylerii. My teoretycznie też mieliśmy Dywizjon Ciężkiej Artylerii, ale o mniejszym zasięgu ognia. Niemcy mają obserwatorów artylerii, system łączności, w każdej dywizjonie łączność radiową. Ich koordynacja ogniwa artylerii jest po prostu nowoczesna. Oni nas przeważają technicznie świadomością sytuacyjną, bo ich państwo. To jest potęga w produkcji radioodbiorników. Ich państwo jest silnie spolitechnizowane, więc oni sobie mogą na to pozwolić, a my jesteśmy biedni i nie. No ale batalion rozpoznawczy niemiecki, a polskie dywizji? Polskie dywizje to różnie, z tym bywało. Generalnie byśmy posiadali szwadron rozpoznawczy, na przykład z tankietkami, więc można powiedzieć, że mieliśmy silniejszą pięść pancerną w dywizji piechoty. Nie, nie we wszystkich oczywiście, niż, niż Niemcy, bo de facto niemieckie dywizje piechoty nie miały tankietek czy samochodów pancernych. To były szczątkowe tylko ilości w niektórych jednostkach. No ale cóż z tego, jeżeli. I tak jak wspomniałem, e, oni mieli 75 armat przeciwpancernych i, i niszczenie broni pancernej przeciwnika to był jeden z ich priorytetów w 30. roku, chociaż mieli taką miażdżącą przewagę nad nami. Tak. No dobrze, no to kolejny szczebel, szczebel korpusu. No to, to już jest niestety bardzo słabo, bo my po prostu szczebla korpusu nie mamy. A tak naprawdę szczebel korpusu jest istotny, bo on zarządza pracą dywizji, on je zaopatruje, ale nie tylko są też oddziały korpuśne, tak, które walczą oddziały wsparcia szczebla korpusu, oddziały zabezpieczenia, które to wszystko kontrolują. No i masz taką sytuację, że my nie mamy szczebla korpusu. Ale no dlaczego dlaczego właśnie w polskiej armii nie zaistniał ten szczebel? Prawda jest taka, że on nie zaistniał dlatego, że nie było go na nas stać. To znaczy My w okresie międzywojennym utrzymywaliśmy olbrzymie siły zbrojne. W tym sensie, że traktat sojuszniczy z Francją z roku 1921 zmuszał nas do tego, abyśmy utrzymywali w czasie pokoju 30 dywizji piechoty i 11 brygad kawalerii. Na stopie pokojowej utrzymywanie armii liczącej 250 tysięcy żołnierzy pochłaniało niewyobrażalną część budżetu państwa. Właściwie 1 trzecia budżetu państwa. No dzisiaj na ile wydajemy na wojsko? Nieporównywalnie mniej, prawda? A wtedy 1 trzecia budżetu państwa szła na pokojowe utrzymanie garnizonów, kadry, szkolenie poborowych i tak dalej. To był najwyższy wydatek na wojsko w całej Europie. Nikt, nawet Niemcy i Związek Radziecki, procentowo, podkreślam procentowo, nie wydawały na wojsko co roku tyle z budżetu państwa, co Polska, ale to były fundusze wegetatywne. Czyli utrzymywaliśmy wojsko czasu pokoju, żeby pokazać, że jesteśmy silni, zwarci, gotowi, ale w dużej mierze to była fikcja. I dlaczego nie było korpusów? Korpusy wymagały dodatkowych inwestycji. U nas był problem ze wszystkim. Wystawienie dodatkowego batalionu, pułku, dywizjonu, budowa nowych koszar, szukanie nowych etatów, budowanie strzelnic, no to. Często nas przerastało, więc korpus no to rozbudowa jednostek logistycznych, rozbudowa jednostek łączności, wsparcia może jakieś środki przeciwpancerne, przeciwlotnicze ale przede wszystkim organ dowodzenia. W Polsce w latach 20. toczyła się zażarta dyskusja na ten temat, czy potrzebujemy korpusów, czy nie potrzebujemy. Tutaj zaważyła też wojna 20. roku, gdzie myśmy de facto mieli taką strukturę bardzo luźną. To trzeba sobie zdawać sprawę, że wojna polsko bolszewicka roku 20. to była wojna biednych w żaden sposób nieporównywalna do wojny technicznej, do wojny materiałowej, jaką była pierwsza wojna światowa. I myśmy wyciągnęli z tej wojny fałszywe wnioski, ponieważ my pozostaliśmy mentalnie w tym dwudziestym roku. Myśleliśmy, że będzie można powtórzyć rozwiązania z roku dwudziestego w 1939 roku i to też była jedna z przyczyn naszej szybkiej zguby, bo no, świat poszedł do przodu, a myśmy zostali. W takim razie, czy te nasze grupy operacyjne były w stanie zastąpić szczebel korpusu? Nie, bo tak naprawdę grupy operacyjne to były takie małe dowództwa armii. My musimy zdawać sobie sprawę z czegoś takiego, że my nie mieliśmy szczebla armii, nie mieliśmy szczebla korpusu. Ktoś powie, no jak to. No jak nie mieliśmy? No przecież mieliśmy dowództwa armii. Tylko, że te dowództwa naszych armii były pozbawione aparatu dowodzenia, w związku z czym system łączności i zabezpieczenia logistycznego. To były re realnie dosyć nieduże struktury, których w żaden sposób nie można porównać do pojęcia armii. Mówię teraz o strukturze dowodzenia i zabezpieczenia armii niemieckiej. Jeżeli porównamy szczebel armii, to u nas tam, gdzie kilkuset ludzi musi wykonywać pracę, którą w Niemczech będzie wykonywało kilka, kilkanaście tysięcy innych osób. Kiedy nagle porównamy dywizję piechoty do dywizji piechoty, to wydaje nam się, że przynajmniej pod względem liczby ludzi jest bardzo podobnie. Ale jak porównamy armię, całą armię niemiecką, jakąkolwiek, trzecią armię, czwartą armię, do jakiejkolwiek polskiej armii, dajmy na to, nie wiem, armii Łódź czy, czy armii Kraków, to nagle się okaże, że ta przewaga jest olbrzymia. To nawet już nie liczmy dywizji, ale zobaczmy tyły. I nagle się okaże, że na niektórych odcinkach, na przykład na, w pasie armii Łódź, tylko mówię o samych tyłach, przewaga przeciwnika to jest 10 do 1. No oni nagle się okaże, że oni mają na przykład oddziały budowy dróg, jednostki zabezpieczenia logistyczne, mosty to nowe saperów, artylerie przeciwlotniczej o w takiej liczbie, która przewyższa w ogóle liczbę naszej armii, która z nimi ma walczyć. A przecież odłożyliśmy na bok dywizję piechoty. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak potężna machina wojenna na nas uderzyła w 1939 roku, jak ona była większa, silniejsza i bardziej nowoczesna. No to w takim razie, jak na przykład dowództwo armii wyobrażało sobie zaopatrywanie dywizji piechoty w amunicję, skoro nie, ma, nie miało de facto żadnych sensownych środków logistycznych? Poczemu? Znaczy, u nas była taka zasada wypracowana w okresie międzywojennym, błędna, że na kilka Dni walki dywizja zabierała amunicję, żywność, leki i tak dalej ze sobą. Musiała to wszystko zabierać na wozach taborowych, czyli na rekwirowanych w ramach mobilizacji wozach konnych w furmankach. Tak, na furmankach. Wiozła to wszystko ze sobą na szczeblu dywizji i generalnie na te kilka dni miała amunicję i żywność przy sobie. Później w toku działań wojennych miała otrzymywać zaopatrzenie już ze składnic materiałowych drogą kolejową. Bliżej frontu będzie to podwożone, a poszczególne dywizje i armijne kolumny zaopatrzeniowe będą to dowozić. Czyli u nas zakładano, że nasz system dowozowy będzie się opierał na kolei, a potem już na kolumnach. No, wiadomo, że w roku 1939 to nie mogło zafunkcjonować, dlatego że my mieliśmy za rzadką sieć kolejową, żeby móc operacyjnie systemem kolejowym obsługiwać nasze wojsko. To znaczy, my mieliśmy więcej żołnierzy niż mieliśmy torów. Wagonów i lokomotyw, żeby ten milion żołnierzy obsłużyć. System logistyczny, kolejowy pozwalał na przykład na obsługę armii, tylko miała, która miała pół miliona żołnierzy. Gdy zaczęliśmy się w 1939 roku mobilizować, to plan był taki, że dopiero 15 dnia wojny kolej zakończy mobilizację armii i będzie mogła główne siły skierować do bieżącej obsługi logistycznej. Ale jak wiemy, 15 dnia wojny to już nie było co za bardzo z nas zbierać. I jeszcze taka dygresja, ciekawostka smutna. W 1931 roku myśmy mieli więcej lokomotyw i wagonów niż w 1939. To znaczy, u nas, ze względu na biedę i ograniczenia finansowe nie rozwijało się zaplecze państwa tak, aby móc w sposób wydolny zabezpieczyć nowoczesną wojnę milionowej armii. A jak wyglądało dowodzenie tymi wojskami? Przede wszystkim na szczeblu naczelnego dowództwa nie istniał sprawny system wydawania rozkazów i dowodzenia armiami. On nie istniał przede wszystkim dlatego, że nie mieliśmy rozwiniętej sieci radiowej, łączności radiowej pomiędzy naczelnym wodzem a armiami, zwłaszcza od trzeciego, a już zupełnie od siódmego dnia wojny. Od momentu, kiedy Naczelny wódz opuścił Warszawę 6 września, załamał się system dowodzenia centralnego. Oczywiście Wódz Naczelny dowodził dalej przy użyciu kurierów i wysyłał też rozkazy juzem czy samolotami, tylko że no niestety przy tej dynamice zdarzeń Wódz Naczelny był zawsze spóźniony. Nie miał dokładnych informacji na temat tego, gdzie znajdują się wojska przeciwnika i gdzie znajdują się wojska własne. W związku z czym jego dowodzenie było nieefektywne i im dłużej trwała kampania, tym poszczególni dowódcy armii przestawali go po prostu słuchać, ponieważ wydawał rozkazy niemożliwe, do realizacji albo spóźnione. No. Czyli tak naprawdę dowodzili dowódcy poszczególnych armii. Tak, dowódcy poszczególnych armii dowodzili, ale to dowodzenie było w większości przypadków złe. Był, mamy więcej przypadków, niestety, dowódców armii, którzy nie poradzili sobie z ciężarem, który na nich spadł, niż którzy sobie poradzili. Ale też no, musimy obiektywnie rzecz ujmować i zobaczyć, że oni wszyscy mieli trudności z rozpoznaniem, gdzie właściwie znajdują się ich wojska, z sprawnym systemem łączności z tymi wojskami, czyli dobry dowódca to to jest taki dowódca, który może wydać rozkaz. Ten rozkaz zostanie odebrany i ten rozkaz zostanie wykonany. A tutaj mamy dowódcę, który po pierwsze nie do końca się orientuje w sytuacji, bo sytuacja jest ciągle płynna i zmienna. Więc jak może wydać? Precyzyjny rozkaz, albo rozkaz, który odzwierciedla rzeczywistość. Dwa, nie zawsze ten jego rozkaz zostanie odebrany. Trzy, i to jest chyba najbardziej przykra sprawa, nie zawsze ten rozkaz zostanie wykonany, ponieważ niższy szczebel dowodzenia będzie tutaj jednak zachowywał się w sposób niesubordynowany. Znaczy, co masz na myśli, że nie wypełniano rozkazów dowódców armii, czy nie wypełniano rozkazów dowódców dywizji? Dowódcy armii często nie wykonywali rozkazów naczelnego wodza, dowódcy dywizji często nie wykonywali rozkazów dowódców armii, a dowódcy pułków często nie wykonywali rozkazów. Dywizji. I dlaczego tak się działo, to jest jakby bardzo złożony temat. Poniekąd wynikało to, tak jak wspomniałem, z tego, że konkretny dowódca na wyższym szczeblu dowodzenia nie wiedział do końca, co dzieje się na niższym, w związku z czym wydawał rozkazy nieadekwatne do sytuacji. Więc dowódca na niższym szczeblu dowodzenia, widząc, że rozkazy, które otrzymał z góry, są nie do końca przystające do tego, co się dzieje, musiał je odpowiednio zmieniać. A często to niestety było również i tak, że nasza kadra dowódcza była dosyć Niesubordynowana. No, szczególne patologiczne przypadki to mamy w kawalerii, ale no, jeżeli. Spo... O, kogo masz na myśli? Och, raczej można by powiedzieć, że w przypadku naszej kawalerii to moż, można by wymieniać długo. Można by wymieniać długo i może na tą chwilę poprzestanie z nazwisk, ale to nie zmienia faktu. Że nie, nie, nie uciekamy od tego rodzaju dyskusji. Może jak będziemy mieli osobną audycję o skuteczności naszej kawalerii w 1939 roku, no to wtedy będziemy mogli. Padną się... nazwiska. Obiecujemy to naszym słuchaczom. Wydumandę to z Norberta. Nie no, słuchaj, jak <laughs> najbardziej tak. No, mamy przykłady dowódców brygady kawalerii, którzy dowodzili bardzo sprawnie trzymali się nie rozkazów przełożonych, ale byli też niestety tacy dowódcy brygad, kawalerii, pułków, którzy słuchali wyłącznie siebie. A czasami antagonizmy były również tego rodzaju, że dowódcy szwadronów się wzajemnie kłócili i każdy robił to, co chciał. Też pamiętajmy, że wojna manewrowa w warunkach odwrotu jednak w warunkach chaosu, wyzwala różnego rodzaju tego typu zachowania. Gdyby to była kampania zwycięska, kontrolowana i tak dalej, to prawdopodobnie nie byłoby aż tylu takich przypadków. Natomiast klęska, ciężka sytuacja, wychodzenie z okrążenia, dynamiczna sytuacja taktyczna, no sprawia, że często dany dowódca uważa, że on wie najlepiej jak jest. No, ale po co szukać od razu niższego szczebla? Spójrzmy na naszych dowódców armii, no chociażby na generała Dęba Biernackiego, który jest niezwykle kontrowersyjną postacią, który ponosi pewną współodpowiedzialność za klęskę armii Prusy. Nie jedyną absolutnie. Tak naprawdę naczelny wódz wydawał mu rozkazy, których nawet ten Biernacki niekoniecznie musiał rozumieć, ale czy to jako dowódca frontu, czy jako dowódca armii Prusy, całkowicie się nie sprawdził. No, generał Rumel, też bardzo ciekawy przypadek. Generał Rumel opuścił własną armię i przeniósł się do Warszawy. Można powiedzieć, stworzył sobie kolejną. Znaczy, no sytuacja, to jest bardzo ciekawy przypadek, jeżeli spojrzymy na system dowodzenia, no bo generał Biernacki ponosi klęskę. Armia Prusy zostaje rozbita. Co robi wódz naczelny? Miano jego dowódcą całego frontu. Generał Rumel opuścił Puszcza powierzoną sobie armię, co robi naczelny wódz, akceptuje fakt, że generał Rumel obejmuje dowózwo innej armii, w tym wypadku armii Warszawa. No i to jest bardzo ciekawy przypadek, bo pod koniec oblężenia Warszawy przybywa samolotem Sum do Warszawy Major Galinat, przedstawiciel Naczelnego Wodza. No i przywozi ostatni rozkaz Naczelnego wodzy dla obrońców Warszawy. Bronić się do ostatka. To znaczy, bez względu na to, jak ciężkie jest bombardowanie, że ludzie nie mają już co jeść, że może wybuchnąć epidemia, że odcieni nam wodę i tak dalej, walczcie do ostatniego żołnierza. Generał Rumel. Kapit Wypowiada wówczas takie zdanie. Marszałek Śmiguryc nie ma pełnego oglądu sytuacji. I poddaje miasto 27 września. No i to jest chyba najlepsze podsumowanie, bo w gruncie rzeczy dowódcy armii byli samowolni w tej kampanii. Niektórzy, jak generał Szyling, szukali rozkazów Naczelnego Woza, ale nie mogli ich dotrzymać. No, generał Szyling, który chyba był jednym z najlepszych naszych dowódców, wycofał armię Kraków Zawisłe, ale nie miał łączności z Naczelnym wodzem. A generał Kutrzeba jest wroc nad wzórą. No przecież, jeżeli śledzimy rozkazy Naczelnego Woza, to. Wiemy, że Śmigłyryc nie chciał bitwy nad bzurą. On chciał jak najszybciej wyprowadzenia tych wojsk za Wisłę. a generał Kutrzeba poprosił go o to, żeby jednak zmienić ten plan i wykonać No Oczywiście wódz naczelny się zgodził, bo był chwiejnym człowiekiem. Nie nadawał się zupełnie na naczelnego dowódcę. Znaczy, nasza kadra się nie sprawdziła w 1939 roku. Ale czy mówimy tylko o kadrze wysokiego szczebla, czy też o dowódcach, powiedzmy, dywizji? W przypadku dowódców dywizji była to już o wiele bardziej zróżnicowana sytuacja. Wielu oficerów wykazało się naprawdę daleko idącym męstwem, ale znów nawet najbardziej. Bardziej zdecydowany, twardy psychicznie i świetny. Dowódca. Niewiele może zrobić w sytuacji, kiedy nie ma aparatu dowodzenia, kiedy nie ma aparatu łączności, kiedy siłą rzeczy walczy w nieuczciwej walce. No bo jeżeli porównać polskiego dowódcę dywizji Piechoty do niemieckiego, to nasz ma zawiązaną jedną rękę, zawiązane obie nogi i opaskę na jednym oku. No bo to mniej więcej tak wygląda. No Niemiec może go bić, a my możemy próbować walczyć, ale to jest nierówna walka. Znaczy, musimy sobie zdawać sprawę, że po prostu kampania 1939 roku była walką bardzo nierówną, Abstrahując już od wydarzeń 17 września, bo o tym już rozmawialiśmy, one niewiele zmieniły, no myśmy przegrali tą kampanię zanim ona się jeszcze rozpoczęła. No przegraliśmy ją z tego prostego powodu, że napadł nas przeciwnik o wiele od nas silniejszy i o wiele od nas sprawniejszy. To nie wynikało z tego, że my mieliśmy gorszych lub lepszych żołnierzy, tylko z tego, że mieliśmy słabsze i biedniejsze państwo. Natomiast cóż, no nasza kadra. Uważam, że nasza kadra wyższa się nie sprawdziła, jeśli chodzi o dowódców dywizji było tutaj już bardzo różnie. Często też mieliśmy bardzo odważnych dowódców oddziałów czy pododdziałów, ale znów no cóż z tego, że byli to często Często ludzie odważni i nawet fachowcy swojej pracy, no jeżeli na przykład powierzony im związek, oddział czy pododdział nie miał nagle amunicji, nie miał żywności, jego wartość bojowa od razu się kurczyła i, i wtedy dowodzenie okazywało się no, siłą charakteru, ale często wielu ludzi odpadało, odchodziło, oddziały się rozpadały, co jest jakby naturalne w procesie odwrotu. No i te dywizje kurczyły się. No ciężko się dowodzi, no tak jak generał Suskowski, no kolejny ciekawy przykład, tak, że wyprowadzał oddziały Armii Karpaty nie tam, gdzie chciał Naczelny wódz, tak? Bo naczelny wódz kazał mu wyprowadzać się na przedmoście rumuńskie przez przemyśl, znaczy na południe od Przemyśla, a Soskowski uznał, że będzie się wycofywał tymi dywizjami na lwów, a zresztą nawet nie wiedział, że złamał rozkaz naczelnego wodza, bo nie odebrał rozkazu naczelnego wodza. No bo co dowódca zrobił, mówię o generał Soskowskim, kiedy nie miał kontaktu z armią Karpaty, wsiadł w samolot i poleciał do niej. W związku z czym od razu utracił jakikolwiek możliwość kontaktu z wodzem naczelnym i z własnym aparatem dowodzenia w Lwowie, bo stwierdził, że on musi poszukać i znaleźć wojsko. To jest taki troszeczkę system zgoła XVII czy XVIII wieczy. No ale to nie jest sposób dowodzenia armią. No ale często też dowódcy dywizji dowodzili w ten sposób, że będąc na pierwszej linii frontu rozmieszczali kompanie nawet. Tak, oczywiście. To się niestety zdarzało. To była też niestety patologia u niektórych dowódców czasu pokoju, to znaczy czasu ćwiczeń, że dowódca dywizji musiał wszystko sam osobiście podpatrzeć, zobaczyć, czy, czy jego żołnierze właściwie ćwiczą i właściwie wykonują rozkazy na manewrach. Siłą rzeczy nie była to dobra praktyka, a jak najbardziej ona miała również miejsce. Ale nasz system dowodzenia jego niska jakość była też pochodną tego, że naszym dowódcom, naszym oficerom starszym nie dano do dyspozycji odpowiedniego aparatu. To znaczy oni nie mieli odpowiednich map, oni nie mieli radiostacji, oni nie mieli sztabów o odpowiedniej wydolności. Jak mówimy o tym, że Niemcy mieli przewagę nad nami, także liczebną. No to musimy sobie uświadomić, jak wielka była ta przewaga po pierwsze, tak jak powiedziałem, my mamy 35 milionów obywateli, z czego 1 trzecia to są mniejszości, które nie chcą się za nas bić. Niemcy w 1939 roku mają już 80 milionów obywateli, czyli według ich własnego przelicznika są w stanie wystawić 160 dywizji przeliczeniowych. W związku z czym ta przewaga jest gigantyczna. To jest tak duża armia, że ona może nas napaść i jednocześnie wystawić przeciwko Francuzom 44 dywizje ponad milion żołnierzy. Znaczy Niemcy mogą skierować na front zachodni i skierują we wrześniu 1939 roku więcej własnych żołnierzy niż my mamy w Polsce. To pokazuje skalę i różnicę. Olbrzymia przewaga techniczna. Tutaj jeszcze dochodzi to, że Niemcy w drugiej połowie lat 30. gigantycznie rozwijają spirale zbrojeń. Tak jak powiedziałam, my nie możemy rozwinąć spirali zbrojeń, bo my już teoretycznie, znaczy nie teoretycznie, praktycznie wydajemy jedną trzecią budżetu na wojsko, ale to jest budżet wegetatywny, więc my mamy olbrzymi problem, skąd w ogóle wziąć pieniądze na modernizację. Nie mamy poza tym fabryk, ale nawet jakbyśmy mieli te fabryki, no to nie mamy pieniędzy, żeby w tych fabrykach zamawiać, a nawet jeżeli będziemy mieli już te fabryki i te pieniądze, to jeszcze potrzebujemy lat, żeby wyszkolić specjalistów. No bo cóż z tego, że wyprodukujemy samoloty i czołgi, jeżeli nie mamy czołgistów i lotników? Czyli o tym, że zabrakło nam nowoczesnych samolotów, nowoczesnych czołgów. Jest tak naprawdę absurdem, bo nie mogliśmy mieć ani tych nowoczesnych czołgów, ani nowoczesnych samolotów w takiej ilości, żeby pozwoliły nam walczyć jak równy rozrówny, bo byliśmy zbyt biednym krajem. Tak, oczywiście, mogliśmy mieć 100 czy 200 nowoczesnych samolotów, czy 100 czy 200 nowoczesnych czołgów. To mogliśmy osiągnąć, bardziej samolotów niż czołgów. Natomiast przesądziłoby to by to w żaden sposób nie przesądziło, bo Niemcy na każdy nasz czołg nowoczesny mogliby wyprodukować trzy własne nowoczesne czołgi i mało tego, gdyby wojna nie wybuchła w roku 39, tylko w roku 40 czy 41, przewaga niemiecka byłaby jeszcze większa. Jeszcze większa. Z każdym kolejnym rokiem, gdyby wojna nie wybuchała, przewaga Wehrmachtu nad Wojskiem Polskim tylko by rosła. Natomiast my musimy sobie sprawę sobie z tego, że no, niemiecka produkcja czołgów, samolotów, armat no, była wielokrotnie, wielokrotnie wyższa. Niemcy miały budżet wojskowy, realny i ukryty, 30 razy większy niż Polska. To jest wręcz różnica kolosalna. Niemcy zbudowały na przykład dwa pancerniki: Scharnhorst i Gneisenau, przed wybuchem wojny, wprowadziły je do służby. Te dwa pancerniki kosztowały Niemców tyle, ile myśmy wadali na całe uzbrojenie Wojska Polskiego przez między 1936 a 1939 rokiem. No, a przecież Niemcy w międzyczasie między 1934 a 1939 roku powiększyli armię z 10 dywizji do ponad 100 dywizji. Czyli zwiększyli samą liczbę tylko dywizji dziesięciokrotnie. Od zera zbudowali wojska pancerne, które miały 3,5 tysiąca czołgów, zbudowali lotnictwo bardzo silne, zbudowali marynarkę wojenną Wbrew pozorom sporych rozmiarów, bo to było ponad 20 niszczycieli, 57 okrętów podwodnych, 10 krążowników, dwa pancerniki i to wszystko w kilka lat. My nie mogliśmy w żaden sposób na nią odpowiedzieć. No bo musimy sobie zdać sprawę z jeszcze jednego problemu, który nas dopadł. W 1936 roku zaczyna się nowy wyścig zbrojny w Europie, który jest jednocześnie połączony z nowym wyścigiem w rozwoju technologii wojskowych. I im państwo jest słabsze, biedniejsze, tym wolniej będzie wdrażać od tego momentu nowoczesne środki walki. To doskonale widać w lotnictwie. Podstawowy, nowoczesny, jak na nowe czasy, świetny niemiecki myśliwiec Messerschmitt BF-109 de facto wszedł na uzbrojenie Luftwaffe w 1936 roku, a bardziej zaawansowane techniczne odmiany w roku 1938. Czyli właściwie wszystkie niemieckie myśliwce w 1939 roku zostały wyprodukowane po roku albo od roku 1936. A w Polsce od roku 1936 już nie produkowaliśmy w ogóle żadnych myśliwców dla wojska polskiego, ponieważ po zrealizowaniu Zamówień na samoloty P7 i P11 w pierwszej połowie lat 30. Czekaliśmy na lepszy myśliwiec nowej generacji, ale myśmy się go do 1939 roku nie doczekali. W związku z czym my przez ostatnie trzy lata przed wojną nie produkowaliśmy dla wojska polskiego żadnych myśliwców. Mało tego. Lata 35-39 to jest gigantyczna spirala zbrojeń w Niemczech. Niemcy produkują tak samo armaty, jak produkują pieniądze bez pokrycia. Znaczy Hitler zaciąga gigantyczny dług wewnętrzny, dług publiczny i finansuje z niego zbrojenia. My, żeby nie rozbić słabej polskiej gospodarki, pilnujemy budżetu, nie zaciągamy długów. Efekt jest taki, że w latach 31-35 wojsko polskie bardziej modernizowało się technicznie w sensie, że dostawało więcej Armat samolotów i czołgów niż w latach 36-39. Mieliśmy na przykład lotnictwo liniowe na samolotach Potez. Z braku pieniędzy nie zamówiliśmy nawet własnej konstrukcji samolotów Karaś wystarczająco dużej ilości, aby pokryć zapotrzebowanie wszystkich eskadr, które wcześniej latały na Potezach. Innymi słowy, mamy sytuację, że Hitler zbroi się na potęgę, tworzy kolejne eskadry, pułki lotnicze, etc., a my likwidujemy niektóre nasze eskadry lotnicze, bo zabrakło nam pieniędzy, żeby kupić wystarczającą liczbę samolotów karać, żeby zastąpić Potezy w stosunku 1 do 1. Innymi słowy, my utrzymujemy się w ryzach budżetowych. Siłą rzeczy, no wydajemy ponad 30% budżetu państwa na wojsko, no to nadal jest dla nas szczyt naszych możliwości, więc ten budżet wegetatywny nas tłamsi, a wszyscy dookoła, a zwłaszcza Niemcy, zbroją się na potęgę. Więc w 1939 roku, no spadnie na nas po prostu lawina, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to tempo zbrojeń niemieckich, nie mogliśmy w żaden sposób z nim konkurować i tak naprawdę powinniśmy byli myśleć o zmianie doktryny walki, bo wyjście w pole, czyli mobilizacja, wyjście w dywizji w pole w ramach armii polowych, no to tak naprawdę to było jak wyjście. Boksera wagi muszej do walki na ringu na uczciwych zasadach z bokserem wagi ciężkiej. Czy pojawiły się jakieś głosy w tą stronę, właśnie, żeby zmienić tą doktrynę wojska polskiego? Nie. Próbowaliśmy się bronić w 1939 roku w ten sposób, że zawaliśmy sojusz z Francją, z Wielką Brytanią. Natomiast prawda jest taka, że połączone nawet siły Francji i Polski były słabsze niż Rzeszy Niemiecki pod rządami Hitlera, i oba te państwa zostały przez Rzeszę Hitlera po prostu pokonane. Czy podsumowując, możemy powiedzieć, że Wojsko Polskie przegrało kampanię wrześniową, dlatego, że byliśmy biedniejszym krajem? Tak, to jest przede wszystkim podstawa tego, trzeba sobie zdawać zawsze z tego sprawę, że, że byliśmy biedniejszym krajem, no i sytuacja geopolityczna była dla nas skrajnie niekorzystna w 1939 roku. Nie mieliśmy tego szczęścia, że nie zaatakowano nas zimą na terytorium porośniętego tych lasem gdzieś w, w rejonie koła podbiegunowego, tak jak w przypadku Finów w 1939 roku, częścią tylko skromnych sił. Niemcy uderzyli na nas w 1939 roku swoimi podstawowymi siłami, z zamiarem zniszczenia nas jak najszybciej i uderzyli na nas z maksymalną siłą, z determinowaniem, agresją i tak dalej. Nie, żeby osiągnąć jakąś linię, żeby zabrać nam Pomorze czy Wielkopolskę. Nie, zaatakowali nas po to, żeby nas zniszczyć. Całkowicie nas zniszczyć. A No bo potrzebowali potem szybko przesuwać siły na zachód, do wojny z Francją no więc sytuacja geopolityczna była dla nas skrajnie niekorzystna, ale tak myśmy przegrali zanim ta wojna się zaczęła bo po prostu byliśmy o wiele biedniejsi byliśmy o wiele słabsi niż przeciwnik podstawowy czyli Niemcy i w ten sposób kończymy kolejny nasz odcinek naszych słuchaczy oczywiście tradycyjnie zaprosimy na naszą stronę na facebooku podcast wojenne historie link zresztą bez problemu znajdziecie tutaj w opisie każdego z naszych odcinków dziękuję ci Norbert, za dzisiejszy odcinek ja również dziękuję